O kurwa, no To słyszę. słuchaj, to jest piosenka, naprawdę, ja ją pisałem z myślą o tobie. Zresztą wyczujesz w tekście tak, że to jest po prostu o nas. I nigdy więcej nikomu nie zaśpiewam i tobie też nie śpiewam tylko raz, więc się przygotuj. To jest specjalnie dla ciebie. No bo powiedziałeś, zrobisz wszystko, to zrób mi lachę. Ty jesteś pierdolnięty? Dlaczego nie? Spokojnie, ja to mam kurwa wszystko wyliczone. A może nie? No kurwa, jak w jakimś filmie to zrobiłem! Odpalam kiepa, kurwa! Słuchajcie, fajnie, fajnie, że wysyłacie... Ooo, kurwa mać! Ale niespodzianka na tym GTA! No, widzowie, pół bani! Zapierdol, widzowie, ja naprawdę, ja wam powiem, jak wygląda realia. Ja wstaję rano. Szósta rano. Wstaję. U, ale brzydka. Wstaję. Jadę na kurierkę. 6 godzin kurierka. Potem... Co to kurwa? Bagieta? Potem 6 godzin elektryk. Jest 12 godzin, mała przerwa na jedzonko. Oczywiście w restauracji. Tralala. Następnie kurwa co? Następnie... Zobaczcie jak równo, po 5 dyszek kurwa. Następnie, no co mogę powiedzieć? Mam randki, szkoda, że javelinki nie ma. Grandi Reble kupiła? Skąd miał pół miliona? $300 kosztuje Rebla? A to nie, to takiego bidnego nie będziemy kupować. Bo to nie. Tak nie będę jeździł jakimś kurwa autem dla bidoków. Jest jakie bidaki. Ja widzę, ile oni mają na koncie, to po prostu gołym okiem widać. O kurwa. To jest jakaś kurwa policyjna afera. Dobry. Halo. Halo. Panie Samir. O, panie Samir. No. Czy może jeść i pić? Jeść. To co, burger i cola może standardowo, co? Nie. O, fajne, jaki mój numer? Taki tam. Z pizdy ten numer, wiesz? Tak, żeby tylko ze Spotify'a coś tam przyrobić. Ze stówkę. Dla beki po prostu. Dla beki. Przysięgam ci, taki dla beki. No. Spokojnie. To jak rzeka nie płynie, to wysycha. Czasami muszą być takie punkty, żeby ona po prostu płynęła. Dokładnie. Nóg, a potem zajebiemy taki wodospad. A potem waterfall. Waterfall, właśnie, that's right. Tak. No. Okej, tak, wiem o co chodzi. Widziałeś może gej dzisiaj na mieście? Masz tak myśli tych dwóch gości, co nazywają ludzie lesbijkami? Tak. Ja nie widziałem ich, ale prawdopodobnie będę ich dzisiaj widział. Ale właśnie chciałem zapytać, co tam z tą agencją modelek z Mendozą, bo ja miałem być też modelem. Tak? Wiesz co, ja tam za bardzo nie działam w tym biznesie, ale to bardziej no. Andrew i Julio, no ja tam jestem tak, wiesz, po prostu, żeby coś pomóc. Ale to jak spotkam Julio, a Julio jest w drodze tutaj właśnie z Los Santos, z Katowic, jest taka dzielnica Mirror Parku, nowo nazwana. Okay. Myślę, że tak do 1,5 godziny się tam zna. Okej, rozumiem, do powodzenia. Jedzie czy płynie? Jedzie. Okej, no to dobra. Jedzie, korki są. Bo teraz na Mirror Parku strike. Murzyny strajkują. Bo zabili kolejnego, wiesz? Jest afera. O, tak to właśnie działa. Wzięłyby się do roboty, a nie. No. Jak to mawiam, a w sumie powstrzymam się od głupiego żartu. Śmiało. Nie, jest niestosowny. Jest niestosowny, powstrzymam się. No ale kontynuując, ja teraz w ogóle pracuję, mam zupełnie inny tryb życia, pracuję w restauracji, otwieram firmę budowlaną, no i właśnie interesuje mnie ta praca modelingowa po prostu, więc fajnie by było, jak coś się z tego urodzi po prostu i nie będzie to Jak tylko spotkał Julio, to od razu to podbije, bo oni tylko się skupiają na tych modelkach, a ja też uważam, że jednak... No mężczyzna w branży modelingowej, no też jest ważny, tak? No to musi i to tempo po drugiej stronie obiektywu.
ale później te modelki i tych wszystkich modeli można wykorzystywać jako aktorów w ogóle i na przykład nagrać w ogóle taki program, wyobraź sobie, problematyczne sprawy, jakiś dżingiel, życie w domu, tu ktoś kogoś zdradził, kazirodczy związek, sceny, taki ogólnie taki paradokument, tak? Paradokument, ja to w ogóle tego nie ma w ogóle, ja to wymyśliłem dzisiaj, no. Nie, dzięki. Co ty masz za bluzę? Siemano. Jak się zwiesz? Amaro Morato. Amaro Morato, dobra. Jaram tu. Macie takie same tego, bluzy. No, dlatego ściągasz. Ja ściągam? A ja ściągam? Ściągasz bluzy ale albo... Ale ja z jakiej paki mam ściągać, jak latam dla was? Kurwa, takie, że zaraz możesz nie latać, kurwa. Masz ściągnąć bluzę. Nie ma być, nie kurwa... Nie ściągam. Jakie, kurwa, nie ściągam? Nie ściągam za chuj. Ściągnij bluzę. Nie, za dużo poświęciłem. Ściągnij, kurwo, bluzę. Ściągnij ją. Ściągnij bluzę. No to ściągnij ze mnie. Ściągnij bluzę. No to ściągnij ze mnie. Jakieś siedzonko, jakieś picie może być w rapie, kola. Ściągaj bluzę, ściągaj bluzę. Ale co myślałeś? Słuchaj mnie, ty murzynie przewieziony, kurwa. Ściągaj bluzę. Tak? Tak się zachowujecie, kurwa, wobec lojalnych murzynów? To ściągam. Ja pierdolę, nie zdałeś testu, ty kurwa półgłówku jebany. Ściągnąłeś bluzę, kurwa, z którą się afilujesz. Wypierdalaj z bloku. Wypierdalaj z bloku. Mam chain. Ale nie ściąga się bluzy. Jesteś pierdolnięty, wiesz? A ty jesteś upośledzony. No i gdzie ty kurwa leziesz? Co jest z tobą? No gdzie leziesz? Masz dla mnie jakąś robotę? No zaraz znajdę, kurwa, chodź. Chodzisz, kurwa, też jak debil. No dobry. Dawaj, Gamora, muszę pogadać o tej firmie. No właśnie, właśnie, przepraszam, właśnie, ale otwieram drugi biznes. Chuj, teraz klepiesz to jedzenie? Jedzenie się już robi, ale zaraz, jedzenie już jest gotowe do odbioru. Zimne, wszystko. Dobra, chuj, zjemy zimne. Nie, jest zimne i ciepłe, w takim opakowaniu. Jaką przecież robotę? Kurwa, siana potrzebuję, zrobię wszystko. Wszystko? Z analistą. No to mam dać ciebie pewną robotę, ale to nie tutaj. Tylko słuchaj, to jest, wiesz, to nie będzie łatwe zadanie. W porządku. Wszystko dosłownie możesz zrobić? Nie boisz się żadnych konsekwencji? Ani trochę. Nie masz, kurwa, hamulców? Nie. Otwieraj do auta. O, ty szu! Ej, słyszałem, że mój ziom syn Willager cię zamówił, czy to prawda? Jebać Willagera tą, kurwę! Jebać go, kurwę! Pojedziemy tu, kolego, w ustronne miejsce, wiesz, że ci przewinę. Ja jestem spoko. Ile masz lat? 21. O. Czyli jesteś w stanie zrobić to sobie wszystko, że nie masz żadnych hamulców? Nie. Dla siany zrobię wszystko. Dla pieniędzy zrobisz wszystko? Da. Wszystko, wszystko. Da. Nawet złapiesz za miecz i pójdziesz, kurwa, w bój? Pewnie, że tak. To, kurwa, łap teraz za mój miecz. Co, kurwa? No jak, no co słyszałeś? Ty jesteś się, kurwa, od gei? Jakich od gei? What? Co, o czym ty, kurwa, gadasz? No powiedziałeś, że zrobisz wszystko, to zrób mi lachę. Ty jesteś pierdolnięty? Dlaczego nie? Zapłacę ci 5 koła dolarów. Nie ma chuja. 10. Nie ma chuja! Ty, bez gejostwa, kurwa, mogę kogoś zajebać albo coś, kurwa, ukraść, to co ty, kurwa, Samir, pojebało cię? 25 koła dolarów. Nie ma opcji, kurwa, nie jestem gejem. 50 koła. Nie. Stówka. Nie ma szans, kurwa. 100 koła dolarów. Nie po to, kurwa, poświęciłem całe swoje życie, żeby być kimś, żeby teraz łapać za miecz, kurwa. Dobra, ale to, kurwa, jestem tylko ja i ty, nikt się nie dowie, kurwa. Nie, nie wierzę ci. No jak podpucha. Nie wierzysz mi? To nie jest podpucha. Jak z bluzą, kurwa. To nie jest podpucha. 100 koła dolarów. Ogarniesz mi dupę? Jaką dupę? Dupę do poruchania. No, kurwa, no ale najpierw, kurwa, czy ty chcesz to w pakiecie, czy co? Nie, no, kurwa, jeden za jeden. Czyli ja ci daję 100 koła dolarów, ogarniam ci dupę, a ty targasz teraz lachę, tak? No. Przemyśl to, bo mam telefon. No, słucham.
Siema, co chciałeś? Dzwonię w pilnej sprawie, mamy tutaj pewien problem. To zaraz go kurwa rozwiążemy. Gdzie... I wtedy kurwa nie będziemy mogli się na siebie rozjeść. Kurwa, Amar. Czy jak ty tam masz? Nie targam kurwa lachy sami. Amir. Tak jak na Malcie, proszę cię. A jakie kurwa Malcie? O czym ty mówisz? Jest taka książka, wiesz? Tam tak właśnie opisywali takie coś, że był Golden Hour, zapadł zmrok i właśnie dwóch takich bliskich przyjaciół stało w Galiwenterze, na plaży. A chyba się co dalej? Właśnie... No i co dalej? No to kurwa, to co ci tutaj proponuję? Dobra, no to jak to nie, to nie. A co powiesz na Golden Shower? No to kurwa jest Golden Shower? Kurwa, Amir. Ale jak ja mówię, ten nóż, zabierz ten nóż. Dobra, dobra, już, kurwa, nie panikuj, kurwa, może nie się poszczasz gacie, kurwa. Jak ja coś mówię, to tak ma być, kumasz? To był test, powinniśmy zrobić lachę za darmo, kurwa, a nie, że ja ci muszę oferować pieniądze. Nie zdałeś kolejnego testu, tak samo jak z bluzą. Kurwa, czy co, nie zdałem testu, bo nie jestem gejem? Nie, bo nie wykonałeś mojego zadania, bycie ale gejem to nie ma nic wspólnego do tego. Co ty, kurwa, koleżeńskiej lachy nie potrafisz zrobić nawet? No co ty mu zrób, kurwa? Pokażcie mi, on jak to ma już robi za sobą i nie będzie ci to kurwa pokazywał. Ja już to kurwa 3 lata temu robiłem. Poskopiłeś technikę. Tamie, rozumiesz? Ja pierdolę. Jesteście ciężko. Dobra, mam dla ciebie serio taką naprawdę już żarty na bok, kurwa. Mam poważną misję. No, czyli to był żart, kurwa. Tak, kurwa. A co, myślałeś, ci każą pierdolić lachę? Pierdolę, przed chwilą miałem nóż przy gardle. No i chuj. Ja kurwa nie wierzę. Julio też jednemu na Sylwestra przyłożył nóż do gardła w kuchni i jakoś kurwa wszyscy o tym zapomnieli. No dobra, dobra. Ja akurat to pamiętam, jak ja to by też, było wczoraj. Ja pamiętam, jakby to było dziś. Wróćmy do gadki, słuchaj. Musisz zdobyć dla mnie klamot. Hej. A skąd zdobyć klamot? No, zgaduję, że ktoś go ma. A kto go ma? Policja? Policja? Kurwa, ta! Policja! Masz po klamot, ma policja! Tak, to zdobędziesz, nie? Kurwa, ci zajebał, nie? To zdobędziesz? Tak! No to przewijaj plan, jaki masz, kurwa, na to! To nie jest chopsiu! Kurwa, moje plany to są moje plany, ja nie mam planu, bo kurwa muszę... Ja po wczoraj muszę podwójną... two-step verification mam na SMS-y, wiecie? To przemyśleć. Żeby było bez przypału, nie? Dobra, jest luz, jest luz. A co? Mam iść kurwa gibać? Prosta kurwa sprawa. Znajdujesz policjanta, wysyłasz 911, on przyjeżdża i tylko kurwa kroisz. Jesteś o sprzęcie w ogóle? Jestem. Ja co masz przy sobie? Kostę. Dobra, jaki masz plan na to, bo nie słuchałem, bo się zapisałem tu z kolegą. No. Plan jest taki, że planu jeszcze nie ma, no, ale plan będzie wymyślony za 10 minut. Możecie to masz 10 minut. To masz 10 ludźmi. Minut. Jakimi kurwa twoimi ludźmi? Jak wciągniesz to innych ludzi minut? Z 27, to ci łeb pierdolę. Oni mają nie być czyści bez... 27. A skąd są? Kurwa... Beverly Hills. O, to ciekawe, kurwa. I co, muszymy z Beverly Hills będą kroić kurwa kogoś na klamę, ta? Ta, bo są mi winni przysługę. Jaką? No właśnie taką. Ale za co się kurwo pytam, za co? Za kurwa uratowanie ich rodziny z pożaru, kurwa wszystko musisz wiedzieć. Przepraszam. Sorry, mi po pozwolenie. Przepraszamy. My tak właśnie z Julią pukaliśmy, a tam Nelson z Nelsonową. My po pozwolenie. Dzień dobry, co się wydarzyło? Dzień dobry, po pozwolenie na postawienie szafki w domu. Pozwolenie na postawienie szafki ta w domu? Nie, ten temat mnie przerasta. Jak to? Normalna rzecz, kurwa, no musimy szafkę. Chuj, takie pozwolenie w ogóle jest potrzebne. No nie wiem, tak naprawdę, ja mu ufam. Andy, coś w chuja walić. Spocznijcie sobie, zaraz ogarniemy temacik. O, dobrze. Czyli serio jest coś takiego? A, bo ja wczoraj kurwa z Ozim próbowałem postawić, on mówi do mnie, kurwa, że też pozwolenie trzeba. A jak tam Andy było z Anką na spotkaniu? Ja nic, ja nie byłem. No jak nie byłeś? Ja nie!
No jak proszę nie byłeś, mnie jak w to kurwa, nie, proszę mnie to normalnie. Kurwa, nie jak nie byłeś, jak mówiłeś, że się umawiałeś z nią, a potem jak gadaliśmy wtedy, co nas chwilę nie było na plecakach, to mówiłeś, że się na cyce zlałeś. Debile. Kurwa, to widzę, że wszyscy mają ten sam system. Ej, ale jak ty wczoraj powiedziałeś coś takiego, kurwa, nie wiem, co ty powiedziałeś, Andrew, ale powiedziałeś, że coś tam do Julio, bo mówiłeś, że ci tego brakuje w domu, jak ja to słyszałem, to musiałem opuścić transmisję radiową, wiesz, musiałem wyciszyć radio, bo mi tak się w głowie mi się zakręciło aż, ściszyłem radio, bo jechałem autem, żeby się nie rozbił, się musiałem skupić na drodze. On mówi, że w domu się czuję niekochany. Do, nie, dobra, przysięgnij. No. Tak mówił? Mówił. O jest. Dobra, to jeszcze raz panowie, ja my chcemy postawić meble chcemy w chacie. I no, potrzebujemy pozwolenie, bo my mieszkamy na socjalu. Co? No. No. Jak mam postawić mebel? Jak mówi do mnie kurwa ziomek, że potrzebuje jakiś certyfikat. Tak. Co to kurwa jest za certyfikat? Co? No to w takim razie, jak jesteś kurwa taka cwana... Halo, język, kurwa, kolego! Andy! To nie jest Anka! Ja, kurwa! Kurwa, spokój! Dobra. Chyba szef. No. To mi pani może powiedzieć, jak mam kurwa w niej szafę na siódme piętro? No windą, kurwa, windą, Andy. Ty czy jesteś upośledzony? Ja kurwa windą, jak ona ma kurwa wymiary 2 na 5. Ale to nie racja, jest tak, racja. Że jak się kupuje meble, to one są w częściach spakowane? No właśnie, one w paczkach chyba my nie umiemy skręcić. No to chyba tam panowie skręcą na ten, ci ze sklepu, czy nie? Dlatego dołączają instrukcje. Oho. No dobra. Z czytaniem akurat też jest problem. No to ciekawe. Te instrukcje to są do kant pizdy, bo to nigdy nie wiadomo, co jest do czego. No, ja 2 razy próbowałem, to nie ma chuja, czeku, taka męczarnia. Trochę chuja wiadomo z tego. Dobra, Andy, jak już jesteśmy, to się zapytaj o to drugie też. A, to nie ma tu nikogo, nie ma papieru, żeby zrobić się naprawnika, prawda? Nie ma tutaj osoby, która jest za to odpowiedzialna, czy jest? W sensie jakie papiery? Na egzamin najpierw musisz zdać. Tak, tak. Już papiery chcesz robić. No to ten, Adrianna musi być, żeby zrobić. No właśnie, to trzeba kurwa na nią czekać. No, a była dopiero. Była i znikła. No, dobrze. Nic nowego. Mam ważną informację, uwaga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Dzwonię do Murzyna. Dzwoń. Dobra, to my jebniemy jakiś sklep i Nelson przyjedzie i zapytamy się, gdzie jest żona. Trzymajcie się. No, hej. Dobry facet. Przepraszam panią. Mnie? Tak, słucham. Czy mogłabym pani pomóc, jest sprawa życia i śmierci? Co się dzieje, proszę pana? Musi pani ze mną pojechać w jedno miejsce. W jakie miejsce? Najbliższy sklep z ciuchami. Okej, a po co? Pani nie zadaje pytań, tylko pani jedzie. No naprawdę, proszę mi zaufać, ja w życiu nikogo nie skrzywdziłem. Okej. Mówi do pani. Dobra, no. Tak? Mogę z panem pojechać. To zapraszam, dziękuję. Jak pani ma na imię w ogóle? Maja. Maja, chodź. Pan co idzie? Tylko Andy, wstrzymuj te swoje popędy, dobra? Bo Maja to jest dobra dziewczyna. To był... Kurwa, które jest nasze? Dobra, to. Słuchaj! Znajdź mi tu proszę taką bluzę 27 Street, ale damską. O kurwa, no dobra, poczekaj sekundę. Jezie. Widzisz? Co jej powiedziałeś, że Bluzę 27 Street, ale damską, bo obiecałem tamtej M, ja kurwa nie kupiłem. Ale dlaczego ona kazała ci wziąć i drugą kobietę? Jak drugą kobietę? Powiedziała, żebym kupił jej bluzę, no a mi nie sprzedadzą. Bo ja mam paragraf. I mnie nie obsługują w sklepach, gdzie są... Dobra. No. To sprytne. Dobra, co? No ale... Są takiego kumpla, co na dziecięcym go obsługują, wiesz? No wiem, no. Bolierów, ale go nie ma. Ja wiesz, że ja wczoraj mówiłem Javelince, że ja mu oddam 15 tysięcy, jak on nie poleci na te wakacje i zostanie? On mówi, ja nie, pierdolę. Nie. Muszę lecieć, bo to naprawdę. Jak ja ci to oddam, zostań, proszę cię. Nie możesz wylatywać z Los Santos na samym początku. Nie, nawet nie musiał takich rzeczy mówić, bo on nie poleciał. Ja wiem.
dobra, no to coś dla was. No to ja bym puszczała po prostu w jakąś bluzę i luźne dresy, nie? Nie, no ty nas nie rozumiesz. To jakieś coś tak, takie góry, jak góry od bikini mi daj. O, i to wystarczy, no. Ja już to z tym wyhandluję. Dobra, ta. Tak. I powiem, tu masz bluzę, to w prezencie, proszę. Przymierz. No. Przymierzaj, my ci powiemy, czy pasuje. O, to czekaj, jest jedna taka... Tak, Jezu, chyba pomyłkę mi dali, w sklepie mnie oszukali. Dobrze wymyśliłem, co? No kurwa, ty masz zawsze Andrew łeb na karku. Poczekaj, zaraz ogarniemy. O, coś ten deseń? Nie, coś tam musi być lepszego. Okej. Takiego z pazurem. Pierdolę, wybraliście babę, która się w dresy ubiera na co dzień, nie? To jest kurwa challenge życia dla mnie teraz. Co, mogliśmy wziąć Larę. Słuchaj, a może powinieneś się właśnie inaczej ubierać, by ci pasuje. Ja kurwa dresy wolę, niestety, sorry. Jezu, Lara by taki strój wybrała. Skąd ona to wszystko zna? Ja nie wiem, bo jest pojebany. O kurwa, dobra, to jeszcze... Może coś takiego, kurwa. To? Nie, bo to jednak chyba to dziurawe jakieś, kurwa. Dobra, a może chuj z tym, bo ja już muszę jechać, bo już mam nawigację. No czekaj, coś znajdziemy szybko, no coś znajdziemy, ewentualnie tamto, co zapamiętała, spokojnie, no. Spokojnie. Chłopie, bo ja już tu, kurwa, muszę jechać, kurwa, brzuch mnie boli. Na chuj w tym sklepie tyle ubrań. Tak. Ja nie mam ADHD. Dobra, tam są już jakieś takie, kurwa, koszule zjebane. Dobra, pokaż jeszcze raz to, co zapamiętałaś. To jest to i ma kilka kolorów. No, to jest dobre. Ten właśnie, ten ostatni wariant był najlepszy. No. No. No z tych wariantów myślę, że czerwony jest najlepszy, jak już to ma być. Co jest? Czerwony albo czarny. Kurwa, stary. No. Masz może pożyczyć 7 koła? Czerwony chyba najlepszy. A co potrzebujesz? Słuchaj, no bo babka mówi do mnie, kurwa, że potrzebuje 2 na egzamin, 5 na wyrobienie, kurwa, licencji i to w ogóle, kurwa, koszta się wzrastają tak, że chuj. No mam. A przesłałbyś mi pieniądze? Tak, daj numer konta. Dobra, już się. Ale wiesz, że oddajesz, nie? Samir, chodź tu. Że co, proszę? A wiesz, że oddajesz. Przerywa! O, to daje bistę, bierz to. No. Nie, tu leży, A, kurwa, to nie jest bluzka? Szkoda. Jest bluzka. Czy tam na ziemi leży bluzka, o. Dobra. No podnieś to i sobie, wiesz. Czekaj. Dobrze jest. Dobra, odwozimy cię i muszę uciekać. No i tyle, żegnamy się kolego, ona ogarnęła helikopter, a ty jesteś widokiem. Jak? Aha. No to pojechał z nami. Wow, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dzięki, no odpowiedź jest trochę lepsza, nie spodziewałem się. A co z bagażami? Jakim bagażami? Ja mam bagaże. Ale dobra, no to nic, to ja mam tu furkę zostawić, panie kapitanie, panie pilocie? Może bagażek trzeba. Nie, ja to jest luz, zostawiam, nie otwieraj. What? Oho, gitara. Maska? To na później. Widzisz auto? To też tam później? Da. Dobra, bo stygnie ten, no. Musimy lecieć. Tak? Dobra, to więcej nie biorę. Dobrze jest. Śmieci.
Może pan już ten wzywać służby. Nie ma manekina. Nie ma czegoś takiego. Dobra, wszystko jest gotowe. Dobra. A, manekin jeszcze, mam manekina! Uj, to szybciutko. Oj, coś nie mogę bagażnika otworzyć. To są manekin. Manekin? No. Kurwa. Jak Sentor wygląda? No wiem, wiem. Ale po co na manekin? Po co? No. To może na drugiej rance, dobra, to go zostawię. No. Spodobizna Sentola, lubię po prostu czuć braci obok. Zapraszam. Nie no, jak chcesz... Jak nie, ten, nie. To wiesz. Niech siedzi w aucie. Tak będzie dobrze. Wsiadaj. Kurwa, ale helikopter. Fajne. Wiesz, ile mnie to kosztowało? Ile? Dużo. No powiem ci, że wykosztowałaś się na pierwszą randkę. Ja, bo ja też szykowałem coś tam, ale myślałem, że wiesz, że zabiorę cię po prostu, nie wiem, na... Ja mam taką restaurację nad jeziorkiem. Mm. Powiem ci, że się postarałaś. Skąd ty masz tyle pieniędzy? Właśnie już nie mam pieniędzy. Wszystko wydałaś? No, prawie. Słuchaj, wiesz co, ja... wpadłem na taki pewien biznes. Mhm. I nie chciałem się nim jeszcze chwalić, bo nie wiedziałem, czy wypali, ale no... Nie, zaczęło się coś tam kręcić, no i... jeżeli, wiesz, zdecydujesz się na dalsze mieszkanie pod jednym dachem, to myślę, że nie musisz się już martwić o pieniądze ani pracować. Ale podejrzewam, że jesteś taką kobietą, która chce pracować, zarabiać, pracować. Ale jakby zmartwień o pieniądze już nie będzie w tej rodzinie. Silnik zgasł. Oj, dobra. Co się dzieje, panie pilocie? Panie pilocie! Wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Dobra, dobra. Ogólnie tak. Kurwa, nie teraz. Otwórz tu ten skrzynkę, poda mi szafkę. Aha. Wyciągnij spadochron. Oho. Tylko jest, teraz, jest mały problem, bo ja mam lęk wysokości. Zamierzamy skakać ze spadochronu? Mhm. To beka, że mnie Ditka namawia na skok ze spadochronu chyba już kurwa z czwarty rok, a ja tak, nie ma opcji. Wydaje mi się jakieś małe problemy z maszyną, ale... Oj! Ale kurwa, panuje... chłopie! Spokojnie, panuje nad nią. Ale zajebał, ty jesteś normalny, chłopino? Wszystko jest w porządku. No spokojnie, to jest... Nie, na pewno za to nie zapłacimy, na pewno za to nie zapłacimy, oddajcie pieniądze. Takie coś jest niedopuszczalne, człowieku, ja latałem liniami Emirates i innymi private jety i nigdy się coś takiego nie widziałem, człowieku. Panie, bo jeszcze musimy tam dolecieć, weź... Dobra. Państwo wybaczą, prawdopodobnie no. Czerwonego paliwa dolał do baku. Mhm. Wróćmy do rozmowy. No i no, wiesz, biznes się zaczął kręcić. To ci opowiem później, ale w razie czego w pieniądze się nie martwę, naprawdę. Dobra. Myślę, że jestem pierwszy na liście Forbesa aktualnie. W całym mieście. Mówisz? No. Nie będę mówił dokładnie, wiesz, ile mam na koncie, no bo jednak nie jesteśmy małżeństwem, żebyś znała takie informacje. Natomiast no, jest dobrze, tak się nie martw. Jeżeli faktycznie wydajesz wszystkie swoje oszczędności na to, no to... I got you. Fajnie, cieszę się. Ale nie spodziewałem się, że przygotowujesz coś takiego. Tak? No, zaskoczyłaś mnie. Efekt zaskoczenia był. Mhm. A co z twoim lękiem wysokości? Słuchaj, no jak ty jesteś obok tutaj, to zapominam o tym lęku. Dobra. Czekaj, muszę weź tutaj na AirPodsach tutaj jedną rzecz zapuścić. No powiem ci, Emma, że wyglądasz olśniewająco. Też, pierwszy raz cię poczuję. Pierwszy raz założyłem. Normalnie nie chadzam, ale spodziewałem się, że ty się po prostu odstawisz, no i... przygotowałem się tak samo. Fajnie, fajnie. Dobra, chyba możemy skakać, co? Myślę, już? Że można się szykować, proszę się upewnić, że wszystkie paski są zapięte. Pas jest zapięty! Paski od spadochronu, że są zapięte.
To byś przeżyła, bo to nie koniec moich planów co do ciebie, także serio, wyceluj. Życzę udanego lotu. No, dziękuję pani pilocie. No ja wiem, że śmigło, haczam za śmigło. Trzymaj się pilot, przyleć z tymi rzeczami. Pa. Wyląduję. Powodzenia. A otworzy pan pilot drzwi? Otwiera pan drzwi. Ja walę chyba gwoździa. Jak kieras. Która to jest wyspa? Oj, to ta! Ale wysoko nas kurwa wywiózł. Kiedy się spadochron otwiera? To już zaraz jakoś, nie? Spokojnie, ja to mam kurwa wszystko wyliczone. A może nie? No kurwa, jak w jakimś filmie to zrobiłem! Odpalam kiepa kurwa! Znalazłem korkociąg. Już otwieram, tylko mam bardzo ważny telefon. Ramir dzwoni. Dobra. Słucham? No cześć. Cześć. Dzwoniłeś? Dzwoniłem. Bo miałem cię zabrać na randkę dzisiaj, tak? A właśnie aktualne? Aktualne, tylko daj mi chwilę, bo mam mega dym. I się ganiamy z nożami, pa. Mam korkociąg. Nie o Jezu, czekaj, bo to rozwalę znowu. Jest dobrze. Oj! Cholera, jasno. Dobrze jest. Czy... No. Ramir się wpakował w niezłe tarapaty, nie uwierzysz. Oj, kurwa! Przepraszam. Może pomóc mu coś? Dzisiaj idę na egzamin na adwokata. Tak? Jesteś przygotowana? Mhm. No. To zaraz się przepytamy jeszcze. No dobra. No dobrze, to ile grozi za gwałt? Nie mam pojęcia. A, widzisz. Zależy na kim. No jak zależy na kim? No. Normalnie, no. No nie wiem, bo chciałem z paragrafu, no. To jest zabycie strażakiem. Na rzuciaku, debile. Też pójdzie? Dobrze, no. Kurwa, ty jesteś taka dobra dziewczyna z miasta, miastowa. Czy jeżeli ja bym ci powiedział... Dobra, to czysto teoretyczna, hipotetyczna sytuacja, nie? No. Wyobraź sobie, że mam żonę, co ma na imię Emma, nie? I wróciłem kiedyś do domu i w szale ją udusiłem. I nie żyje. I ja... Złapała mnie policja, ale nie ma żadnych dowodów, bo ją poświartowałem i po prostu pozbyłem się jej ciała, wszelkiego DNA, nie ma żadnych dowodów. Policja po prostu przyjechała do domu, bo sąsiad coś podejrzewał, bo były krzyki, ale nie zdążyli przyjechać na czas, nie zdążyłem to wszystko ogarnąć, ukryłem zwłoki, ciało, nie ma nic! I przychodzę do ciebie jako adwokatki, opowiadam ci o tym, jakiego czynu się dopuściłem, tak? I czy ty a jako... mi nie będzie, jako adwokat, jak mi zajebiesz. No dobra, no to no idę do innej adwokatki. No i czy ta adwokatka, jeżeli ja jej powiem na takiej rozmowie... Poczekaj, bo tutaj coś brzęczy. Kostka? Proszę. Jeżeli ja... Co? Nie mam biała. Ja jestem zajęty teraz. No. Jeżeli ja powiem o takiej adwokatce, jakiego czynu dokonałem, ale policja nie ma żadnych dowodów, no ale mimo wszystko jest prowadzone śledztwo, to też taki adwokat co powinien zrobić? Najlepiej nie opowiadać adwokatowi, bo jest tajemnica adwokacka, ale nie zawsze obowiązuje. No jak? Kiedy nie obowiązuje? Adwokat też nie może ukrywać jakiegoś morderstwa. Czego nie? Na serio? Zależy, tam są jakieś te... Jakieś wyjątki, ale nie pamiętam tego szczerze.
Ale chujnie. Muszę się sprzytać. Ale jeżeli trafisz do spoko adwokata, to ciebie broni, no. Czyli do jak ciebie. Jak nie ma żadnych dowodów, to... Jak będę żyła, to tak. Słuchaj, ja bym cię nigdy nie skrzywdził. I emocjonalnie, i fizycznie. Mówisz? Ja nie jestem taki, no. Jestem do bólu szczery. Brzydzę się zdradą. Jeszcze raz? Brzydzę się jestem do bólu szczery. Brzydzę się zdradą. Mhm. Jak już z kimś wchodzę w relację, to po prostu... No, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że wiesz, jakichś takich shady ruchów z mojej strony. No i jak mam być szczery, czy ja mógłbym tylko łyka wina, bo potrzebuję trochę na odwagę. Mhm. Proszę. No jesteś aktualnie najważniejszą osobą w moim życiu. Czemu musiałeś się napić przed tym? No bo jestem taki wstydliwy. Aha. Wiesz o co chodzi? Fajnie. I też kłamstwo, tak? No. Dobra, słuchaj, ja siedź tutaj, ja pozmywam, bo ja mam coś dla siebie. No dobra. Kurwa, co jest? Coś te talerze? O, to zioło? Zioło? No. Lubisz jarać? No lubisz czasem zajarać. Kurwa, to bo mówisz, to bym zioło, a nie jak nakupowałem jakiegoś chujstwa. Słuchaj, to no tak. Widzisz. Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. No i obiecana bluza. 27th Street. Co ty gadasz? Serio? No a jak? Ale się wykurzywałeś. Przymierzaj. Teraz? No trzeba co to za problem założyć przez głowę? Nie ma problemu. To nie założę przez głowę, bo to jest taka sukienka, co się nie zakłada przez głowę. Musisz się rozebrać, wiesz? Luz. To jest bluza? Kurwa, wiesz co, nie wiem, bo włosy zasłaniają. A co to jest? Nie wiem, jakiś stanik, kurwa. Oj, to pomyłka musiała zajść w sklepie. A co powiedziałeś? No, że poproszę bluzę 27 ulicy Damską. A w jakim sklepie? W osiedlowym, na 27. Że chłopaki mnie sprankowali, wiesz o co chodzi. To są wariaty, są murzyny, to są chłopaki, wiesz, to są z getta ludzie. Szkoda. Tam no, tą bluzę. Ale ogarnę, przepraszam, bardzo mi głupio. Słuchaj. Wiem, jak naprawić błędy. Mam dla siebie coś takiego specjalnego. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. What? Więc się trochę stresuję. Bo wiesz, ja zawsze marzyłem, żeby zostać piosenkarzem. Mhm. I... Przepraszam, tylko tutaj sobie... Co? Żeby zostać piosenkarzem i napisałem dla ciebie piosenkę. Serio? Tak. Natchnęłaś mnie po prostu. No. Jak rano ja spałem, a ty wychodziłaś do pracy po prostu, albo ja wychodziłem późnym wieczorem, a ty się kładłeś spać, to po prostu to mnie natchnęło. Mhm. Także pozwól, że pójdę po gitarę, nastroję ją i zaśpiewam ci. Dobra. To jest naprawdę osobista piosenka, idealnie opisuje naszą aktualną sytuację, no musisz mi nie musisz mi zaufać. Tylko ja do mnie. Tak jest. Tam zresztą będzie słychać, że to jest dla ciebie. Ale ty mnie słyszysz, tak? No. I wy ją też słyszycie? A teraz słyszysz? Dobra, powinno być w porządku. Słyszysz gitarę? No kurwa, no to słuchaj, to jest piosenka, naprawdę, ja ją pisałem z myślą o tobie. Zresztą wyczujesz w tekście tak, że to jest po prostu o nas.
i nigdy więcej nikomu nie zaśpiewam i tobie też nie śpiewam tylko raz, więc się przygotuj. To jest specjalnie dla ciebie. Dla ciebie wolałem znów uciekać, dajmy zrozumienie. Nie miałem czasu, by powiedzieć tego ci, lecz teraz widzę twój blask. Za dużo było chwil, gdy nie zrobiłem nic i nie chcę dłużej być sam. One chcą tej wojny, bo ty jesteś obok. Dziś jestem spokojny, pozostałem z tobą. Za ciebie na zawsze, nie tylko chwilowo. Jesteś tą właściwą, która nosi moje logo. Cię mam, cię mam, cię mam. To mój plan, to mój plan, to mój plan. Nie wiem i nie wiem i nie wiem i nie wiem, gdzie prowadzi nasz czas. Nasza znajomość tu nie poszła w las. Zawsze chciałem ciebie mieć. Moje słowa to nie fake. Te intencje nie są złe. Nie, nie będziesz moją ex. Nie trafiłaś na fake love. Nie trafiłaś na fake love. Tak, to jest prawda. Nie trafiłaś na fake love. Fake love, nie trafiłaś na fake love. To tyle, bo miałem tylko chwilę, żeby to napisać. Ale fajnie. No i widzisz, to jest o nas, tak? Nie trafiłaś na fake love. Ja cię nigdy nie zostawię, dziewczyno, słuchaj, nigdy. Poczekaj. Halo? Halo? O, no jest dobrze. I co podobały ci plany tej randki? Co jeszcze przygotowałaś? Chciałabym zaśpiewać z tobą, ale boli mi gardło. Czy też śpiewasz? Nie ma dalej, nic. A nie ma dalej? No. Zależy, co chcesz w sumie. Słuchaj, dla mnie najważniejsze, najważniejsze, żebyśmy dzisiaj w końcu spędzili wieczór wspólnie, tak? Czyli wrócili do domu o podobnej porze, odpalili coś na telewizorze i zasnęli. Ej, kupiłam dzisiaj lody. Lody? Nam, do apartamentu, no. Netflix and chill. O, no i to jest propozycja, to mi się podoba. Słuchaj, a ty masz pomysł, jak my stąd wrócimy? Bo ja tak świrowałem z tą bezludną wyspą. Mam pomysł. Chłopaki mają mega przypał. I muszę im, kurwa, pomóc jak najszybciej. Jaki przypał? Słuchaj, nie chcę ci zaprzątać tym głowy, ale Julio umiera. Niestety. Co? Jak umiera? Są taki stary dziad? Ale co się dzieje z nim? Umiera. On jest dla mnie jak ojciec. Co się stało? Zaraził się. AIDS. Od Anki pewnie. Na bank? Od kogo? Dziwki. Od tej kurwy. No. A czym się zaraził? AIDS. Nie wiadomo. HIV. HIV i AIDS. Naraz. Niestety. I co, koniec? Koniec, co, koniec? No nie, no mam nadzieję, że nie, no właśnie jadę mu pomóc, bo gość, inaczej, ja wiem, że ja go nie wyleczę, ale przynajmniej mogę, że tak powiem, chociaż delikatnie pomóc, bo ten gość, jak nie ma nic do stracenia, to zamienia się po prostu w bestię i on, jak już dowiedział się, że umiera, to po pierwsze wypiera to ze swojej głowy, więc się nie dziwię, jak go zapytasz, że Julio, jak zdrowie, on powie, o nie, świetnie. No, że się świetnie czuję, a się do grobu nie wybieram. Bo on tak będzie gadał. Ale to jest normalne, to jest syndrom wyparcia. Natomiast o co się martwię najbardziej? On zadarł z niewłaściwymi ludźmi. Gdy wie, że już umiera, że nie ma nic do stracenia, po prostu wczorajszej nocy poszedł do bardzo wpływowych ludzi w mieście, takich jeszcze bardziej wpływowych niż my, bo to nie są miastowi, tylko oni się w sumie osiedlają chyba na Cayo Perico i zagroził, że im to wszystko spali. Oni chcą go złapać i ja muszę prędko mu pomóc, Emma. Prędko. Zanim go zabiją. Zanim, bo wolę, żeby zginął. Jeśli jakiejś pomocy, to pisz, nie? Dzwoń. Słuchaj, Emma, i vice versa, oczywiście. To samo życie z mojej strony. No. W ogóle nikt dla mnie nie śpiewał. Ani w ogóle. Słuchaj, znam też taką. Jedną. Kogo? Takiego mam ziomala, co jest właśnie tam, śpiewa, nie?
Ma dziewczynę 5 lat, nie uwierzysz? I chyba, no. I chyba też nigdy nie zaśpiewał jej tak, żeby wziął gitarę i zaśpiewał. To jest dopiero skurwysyństwo. No. Wyjebane. Ale Luz, ja taki nie jestem. Fajnie. Ten. Panie, miałam w głowie, ale zapomniałam. Co tam? Miałam strasznie krótką pamięć. Gówno, masz się czymś czycić? Mam pamięć. Ale ty przynajmniej wiesz, że jestem szczery. Śpiewali dla ciebie? Kiedy wracasz do domu? O. Co? Czyli śpiewali dla ciebie? Samir? A twoje wiedzy śpiewali dla mnie. Słucham się, Emo. Kiedy wracasz do domu? No albo jak najszybciej. Myślę, że jak najszybciej. Pytanie, ile zajmie sprawa z Julio. Mhm. Dobra, no to pisz, to wrócimy razem. Dobrze. I najważniejsze, zapomniałem o jednej rzeczy. Mhm. Słuchaj, ten liścik, co był w tym, w bukiecie tamten, to wiem, że młody z nim wypalił, ale to była prawda. Co? No. A co tam było w tym liściku, bo teraz to teraz zareagowałeś, jakby tam było... Czy z tym kurwą jebanym? Nie. Tam w liściku było, I love you chyba, jak mnie pamięć nie myli. No, było, o, było. Dobra, już mnie wystraszyłaś. No. Kurwa, nie strasz, nie strasz. To oczywiście miłe z twojej strony. Mogę też napisać taki liścik do ciebie. To napisz, napisz, bo też chcę mieć to na papierze. Co? Też chcę mieć to na papierze. Aha, no dobra, napiszę. Czyli sądzisz tak samo, tak? No. Kurwa, wiesz co jest najlepsze? Że ty jesteś kurwa serio spoko takim kurwa debilem, nie? I to jest komplement jak coś. To jest komplement jak coś. Aha. Słuchaj, no. Kiedyś mój brat miał taką dziewczynę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. I one nie były takie, wiesz, niewyluzowane. Niewyluzowane, no. No to jest Los Santos, tak? Każdy powinien być wyluzowany. No i tak. To jest to. Za ile będzie helikopter? Widziałeś, bo Julio umiera? Koszula. Już leci. Nie o to mi chodziło, wy kurwa kretyni. Słyszę. Pajka mewa. Albo dron. Śledzi nas. Nie, dron nie, to się za wcześnie. Mewa. Tak jak co mi wyrok, wyjebią mi wyrok. Czwarty rok to samo, to wtedy będą drony. Jako pani adwokat. To dobrze, jesteś panią adwokat akurat. No, normalnie teraz dzwonisz, przyjeżdżam. Słuchaj, było naprawdę fajnie, Emma, dziękuję ci bardzo. Zaproszenie, następną randkę ja organizuję. Dobra. Nie będzie mi stało na kolejną randkę. Ciebie co, nie będzie? Tym się nie martw. Przepraszam. O chuj pasuje.